piątek, 8 października, w rejonie Alei Łyska w Cieszynie odbyły się powiatowe ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej. W działaniach wzięły udział również jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Policja, Straż Miejska oraz WOT. Służby współpracowały zgodnie z założeniami scenariusza w celu przeciwdziałania skutkom powodzi. Dzisiaj mamy zrealizowane ćwiczenia powiatowe komendanta powiatowego. Ćwiczenia te polegają na ewakuacji osób poszkodowanych z zalanych terenów. Do nas wpłynęło zgłoszenie dotyczące sytuacji kryzysowej, ponieważ wystąpiła woda z rzeki Olzy i zalewała Aleję Łyska i przyległe tam tereny. Następnie zalewany został ośrodek sportu i rekreacji w Mosir i boiska przyległe. Doszło do sytuacji, w której trzeba było podjąć osoby z wody. W tej chwili trwa ewakuacja tych osób. Ewakuowane są one w bezpieczne miejsce, udzielana im pierwsza pomoc. Mamy na miejscu sztab, w którym znajdują się powołane służby. Jest tutaj zarządzanie kryzysowe z miasta, jest przedstawiciel starostwa, przedstawiciele policji, przedstawiciele straży miejskiej. Za chwileczkę mają również dotrzeć do nas przedstawiciele z WOT-u. Wypracowane decyzje pomogą nam w sprawnym, szybkim ewakuowaniu tych osób poszkodowanych, jak i podjęciu działań przeciwpowodziowych. Na chwilę obecną nie odnotował, ale w każdej chwili mogą takie zdarzenia wystąpić. Pogodę mamy coraz bardziej przykrzną i wystąpienie rzeki z koryta jest niemalże prawdopodobnym zdarzeniem, zjawiskiem, jakie może się u nas wystąpić. Dlatego też taki scenariusz przerabiamy, ćwiczymy po to, żeby kiedy przyjdzie sytuacja kryzysowa, żebyśmy wiedzieli, jak zareagować. Te ćwiczenia na pewno w tym nam pomogą. Oprócz Państwowej Straży Pożarnej biorą udział w tych ćwiczeniach ochotnicze jednostki Straży Pożarnej z powiatu cieszyńskiego. Głównym założeniem ćwiczeń jest poprawa współdziałania między jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnych. Również jest wypracowanie sobie wspólnych celów, zadań przy sztabie, gdzie współdziałają służby, Straż Miejska, Straż Pożarna, Policja, również WOT, zarządzanie kryzysowe, wypracowanie pewnych sprawnych decyzji na wypadek sytuacji kryzysowych, jak również poprawa współpracy między tymi służbami. Dla portalu OX.pl Joanna Świba.